niegdyś, w bardzo dawnych czasach, gdy duch Niagary strzegł przejścia z jeziora Erie do jeziora Ontario, na niebie nie było jeszcze wielkiej niedźwiedzicy, a gwiazdy opuszczały się na ziemię, tańczyły i śpiewały przy świetle księżyca. Trzy plemiona Indian mieszkały wówczas niedaleko wodospadu. Plemię bystrych sokołów, władców traw i łowców bizonów. Zwierzyny nie brakowało i plemiona żyły z sobą w zgodzie. Głód nikomu nie dokuczał. O starych, niedołężnych ludzi zawsze dbał ktoś z młodych, syn, krewny albo zięć. Wódz bystrych sokołów, Otanga, był surowy, ale sprawiedliwy. Otanga pilnował, żeby wszyscy mieli co jeść, żeby dzieci były syte. Otanga szanował też dumę starych myśliwych. Nie narzucał im pomocy, jeśli uważali, że mogą polegać na sobie, że pomoc ich upokarza. Nie narzucał jej Iktominiemu. Iktomini był przed laty najlepszym strzelcem plemienia. Miał najlepszy słuch i wzrok, najwprawniejszą rękę. Teraz wzrok mu osłabł, mięśnie zwiotczały. Lecz polował dalej, żeby zdobyć pożywienie dla siebie i żony. Niewiele jednak potrafił go zdobyć. Każdy o tym wiedział, ale Iktomini nie przyznawał się do biedy. Postanowił przetrwać do powrotu syna, a syn wybrał się po sól, w odległe strony, za krainę wielkich jezior. Pewnego dnia, gdy w wigwamie wyczerpały się zapasy, Iktomini ruszył z łukiem w prerię i udało mu się upolować pięknego bizona. Iktomini przestrzegał obyczajów, które pradziadowie i dziadowie przekazali następnym pokoleniom. Nigdy nie zerwał wszystkich owoców z drzewa, wszystkich jagód z krzewu. Zostawiał trochę dla innych, dla ludzi, zwierząt, ptactwa. Nigdy nie zabił też zwierzęcia, jeżeli głód go do tego nie zmusił. Przykro mi, bracie bizonie, że cię pozbawiłem życia, ale potrzebuję mięsa dla siebie i żony. Nie zapomnę jednak godnie uczcić twoją pamięć. Iktomini zawiesił na drzewie rogi bizona, a wnętrzności zaczął rozrzucać dookoła, żeby posiliły się nimi dzikie ptaki i zwierzęta. W tej chwili usłyszał za sobą kroki. Iktomini wzdrygnął się. Zakłócono mu ceremoniał, a ów śmiech napastliwy, złośliwy, fałszywy, nie zapowiadał nic dobrego. Bo kto zbliżył się niepostrzeżenie, zakradł się jak złodziej? Tekim, współplemieniec, znany w wiosce z bezwzględności wobec słabszych, z uległości wobec silnych. Ładna zwierzyna, jest się czym pochwalić. Nie chwalę się, Tekimie. Nie ciebie mam na myśli, tobie dziwię się tylko. A cóż w tym dziwnego, że upolowałem pięknego bizona? Nie zdarzyło mi się to pierwszy raz. Dziwię się, że gardzisz wnętrznościami. Mogą ci się przecież przydać. Starczy dla nas mięsa. Niech i zwierz coś z niego uszczknie. Niech dzikie ptaki coś podzielą. O mnie się nie troszczy. Nie złość się, stary. Bierz ze mną bizona. Dziękuję ci za pomoc. Ale nie prosiłem o nią. Potem podziękujesz. Zaciągniemy bizona do wioski. Jak Iktomini miał postąpić?
Nie uchodziło mu brzydkim słowem odpowiedzieć na słowa przyjazne. Sam nie udźwignąłby bizona, nie zawlókłby do wioski. Ciągnęli więc obaj, a mimo to i Iktomini zmęczył się, zasapał, gdy dobrnęli na miejsce. Zmordowałeś się, stary, ale nie na darmo. Opłacało się wysilić. A no właśnie. Dostaniesz coś za fatygę. Od ciebie? Przecież to mój bizon. A któż by uwierzył, że stary Iktomini upolował tak pięknego bizona? W nikogo tego nie wmówisz, a tym bardziej we mnie. Pomagałeś dźwigać mojego bizona, więc cię za to wynagrodzę. Tekim cisnął na ziemię garść wnętrzności. Osłupiał Iktomini. Osłupiała jego żona, gdy ujrzała, co Tekim uczynił. Winien wręczyć ci te wnętrzności, a nie rzucać ich jak psu. Winien podziękować za usługę, uszanować twój podeszły wiek. On mnie obrabował, zabrał mojego bizona. Ale Tekim już się oddał. W biały dzień dopuścił się grabieży. A działo się to w owych dawnych, dobrych czasach. Przemoc triumfuje. Niektórzy ludzie w bezprawiu nie znają granic. Nie znają granic i dlatego je przekroczą. Przyjdzie pora na to. Bądźmy cierpliwi i czekajmy na powrót syna. Ledwie 3 miesiące upłynęły od czasu, gdy syn ich przeszedł próbę dojrzałości i po obrzędach wtajemniczenia wpięto mu pióra do włosów i nadano imię Wakontasa. Wakontas był bardzo młody. Nie osiągnął jeszcze tej pewności ręki i bystrości oka, które cechują doświadczonych łowców. Nie dojrzał na tyle, żeby poznać się na tchórzach i klancach, by odkryć obludę w słowach ludzi i w ich poczynaniach. Ufał wszystkim, bo sam był odważny i miał otwarte serce. Spodziewano się już powrotu Wakontasa. Ojciec i matka spoglądali wciąż na zachód, lecz mijał dzień za dniem, a czółen z solą nie było widać. I oto gwar doszedł od brzegu. Poruszyło się w wiosce. Kto żyw, biegł nad rzekę. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Słychać było radosną wrzawę, głosy powitania. Pospieszyli nad rzekę Iktomini i jego żona. To Wakontas wrócił, jestem pewna. Witaj, witaj, synu. Cieszę się, Wakontasie, że znów będziesz z nami. Lecz przykro mi, że nie mam czym cię przyjąć. Jak to? Nie macie co jeść? Wezmę łuki, strzały. Zaraz wam coś upoluję. Nie dzisiaj, synu. Dziś odpocznij. Już późno. Zdążę. Nie pójdziecie spać głodni. Wakontas ruszył brzegiem rzeki w las. Ciemności go ogarnęły. Ale i po ciemku mógł się natknąć na zwierzęta, które zmierzają do wody, żeby ugasić pragnienie. Nagle dostrzegł wielki, szary kształt. Niedźwiedzica sunęła przez zarośla. Ciężko stąpała, łamiąc i depcząc wszystko po drodze. Ziemia pod nią drżała. Wakontas chwycił za broń. Zdawał sobie sprawę, że nie wolno mu chybić. Niecelny strzał skończyłby się dla niego śmiercią. Rozdrażniona niedźwiedzica rozszarpałaby go na kawałki. Był gotów, lecz w ostatniej chwili dostrzegł, że niedźwiedzica kuleje. Wstyd mu się zrobiło. Daruj mi, że podniosłem łuk na ciebie, ale nie wiedziałem, że jesteś chora. Nie strzelam do zwierzęcia, które nie może ani napaść na mnie, ani uciec,
ani się obronić. A jesteś teraz bezbronna, chociaż przewyższasz mnie siłą i wzrostem. Znam cię, Wakontasie. Jesteś synem i kto mi niego, a twój ojciec szanuje prawo puszczy. Spotykałam go na niejednej ścieżce. Ojciec rzadko już poluje. Wiem o tym, Wakontasie. Lecz wiem także, że twój ojciec upolował bizona. Ależ niedźwiedzico. W wigwamie nie ma co jeść. A nie ma co jeść, bo ojca twego obrabował człowiek o przewrotnym sercu. Czy to możliwe? A któż by to był? A sam go odszukaj. Szkoda, że nie potrafisz odróżnić istot o przewrotnych sercach od uczciwych ludzi. Jeśli chcesz, Wakontasie, to sprawię, że istota o przewrotnym sercu nie ukryje przed tobą prawdziwego oblicza. Wiele mogę zdziałać. Zdziałaj i to. Przekonałem się, że nie jesteś zwyczajną niedźwiedzicą. Uczynię to dla ciebie, Wakontasie. Lecz uprzedzam cię, że doznasz rozczarowań, bo niejedna istota, którą uważałeś za przychylną tobie, w ogóle cię nie dojrzy. Nie zobaczy cię żadna istota o przewrotnym sercu. Wracaj więc do wioski, a bez trudu znajdziesz złodzieja i odbierzesz mu bizona, którego upolował twój ojciec. Jakże mogę cię teraz opuścić, niedźwiedzico, i nie udzielić ci pomocy, gdy kulejesz? Jesteś chora. Nie martw się o mnie. Ja ciągle choruję. Ciągle co innego mi dolega. Obnoszę po świecie choroby. Choroby obnosisz? A po co? Żeby ludzie nauczyli się je leczyć. Zwierzęta wiedzą, jakie trawy są potrzebne, żeby odzyskać zdrowie i ulżyć cierpieniom. Od zwierząt wiele się można nauczyć. Kto mną się zajmie chorą? Która z kobiet zechce mi się przysłużyć? Tej przysłużę się i ja, bo jej powiem, jakich ziół powinna użyć, by się pozbyć takich niedomagań. I sama zobaczy, że radziłam dobrze. Będzie umiała pomóc potem innym. Wiele osób przygarnęło mnie cierpiącą i odniosło z tego korzyść. Tylko istoty o przewrotnych sercach wypędzają chorego przybysza, szczują psami. Może nie przewrotność to sprawia, może boją się ciebie. Przecież ludzie drżą ze strachu na twój widok. Jak możesz ich leczyć, jak możesz zbliżyć się do nich, jeżeli przerażasz swym ogromem, swoją siłą? Nie zawsze wyglądam groźnie. Niedźwiedzica pochyliła się ku ziemi i podniosła kij. Zamruczała coś pod nosem. Zniknęło wielkie zwierzę, a przed nim stała stara kobieta, oparta na kiju. Idź do wioski, Wakontasie. Jeszcze będziesz mnie spotykał na ścieżkach życia, jak spotykał mnie Iktomini, twój szlachetny ojciec. Poszła, kulejąc brzegiem rzeki. Zmierzała na wschód. Plemię władców traw mieszkało w tej stronie. Wakontas wrócił do rodziców. Dowiedziałem się, ojcze, od szarej niedźwiedzicy, że opryszek zrabował ci bizona. O, szara niedźwiedzica to dostojne zwierzę. Spodziewam się, że z szacunkiem do niej się odniosłeś. Ale nie zaprzątaj sobie głowy tym bizonem. Moja wina, że zaufałem Tekimowi. Więc to Tekim cię okradł. Nie daruję mu tego. Odbiorę, ojcze, twojego bizona. Zostaw go, Wakontasie. Nie chcę, żeby Tekim wywodził, że nie ja upolowałem bizona, że na starość jestem zbyt niezdarny, aby podejść zwierzynę, strzelać celnie. Tekim będzie klamał, będzie kpił, żeby mnie ośmieszyć. Wakontas pobiegł do wioski. Niedługo szukał. Tekim siedział przed wigwamem i oprawiał skradzionego bizona. Ani się poruszył, gdy Wakontas stanął przed nim. Nawet nie podniósł oczu. Czy warto było odzywać się do złodzieja i przytaczać swoje racje? Wakontas uznał,
że nie warto. Nie wdawał się w rozmowy. Sięgnął po bizona i począł go ciągnąć. A to co? Bizon ożył. Tekim rzucił się, żeby go zatrzymać, ale Wakontas nie panował już nad sobą. Uderzył siłą i wściekłością, że powalił go na ziemię. Tekim zerwał się, lecz nie po to, żeby walczyć. Z przerażeniem rozglądał się wokoło. Duch! Duch mnie bije! Ratunku! Ratunku! Wakontas miał ochotę ponowić cios, lecz zorientował się, że Tekim go nie widzi. Kłamcą i złodziejem był Tekim, ale nie uchodziło go uderzyć po raz drugi. Zresztą tchórz i kłamca nie zamierzał nadstawiać głowy. Uciekł. Sprawdziły się słowa niedźwiedzicy. Istoty o przewrotnych sercach nie dostrzegały Wakontasa. Rodzice jego nie poszli głodni spać. Mieli z syna pociechę. Ale gdy księżyc wysunął się na niebo, Wakontas wyśliznął się do wioski. Chciał zobaczyć Utalisę. O niej myślał, kiedy był w krainie wielkich jezior. Utalisa obiecała, że nie zapomni o nim. Wydawało się, że jest mu szczerze oddana. Żadna z dziewcząt nie uśmiechała się do niego równie czule i przymilnie. Wakontas ujrzał ją już z dala. Stała przed swoim wigwamem. Była sama. Przyspieszył więc kroku. I w tej chwili zauważył, że jakiś cień wysunął się zza drzewa. Cień człowieka zdążał do Utalisy, a gdy znalazł się w kręgu światła, wyłoniła się jego twarz. Wakontas patrzył i nie wierzył własnym oczom. To Tekim podszedł do dziewczyny i objął ją w pół. Czekasz na Wakontasa? Chyba nie przyjdzie. Ale mam nadzieję, że Wakontas przywiózł mi podarunki. Zawsze coś od niego dostaję. Co mi szkodzi brać. A wiesz, jak jest głupi i daje. Oboje roześmieli się. Nie widzieli go. Utalisa go nie widziała. Chociaż stał obok, mógł ją dotknąć. Nie uchodziło Wakontasowi słuchać rozmowy istot o przewrotnych sercach, które nie podejrzewały jego obecności. Cofnął się. Miała rację szara niedźwiedzica, że dozna rozczarowań. Odkrywał prawdziwe oblicza ludzi, lecz odkrycia były bolesne. Księżyc jaśniał pełnią. Naraz zabrzmiała delikatna muzyka. To kosz pełen gwiazd opuszczał się z nieba. Migotały w górze podzwaniając, by za chwilę rozsypać się po ziemi w skocznym, rozkuśtanym tańcu. Nikt się do nich nie zbliżał, nikt ich nie ploszył w owych dawnych, dobrych czasach. Gwiazdy były bliżej ludzi, człowiek żył w pobliżu gwiazd. Ludzie byli bliżej ze zwierzętami, z dzikim ptactwem, z lasem, stepem, wodą. Rozmawiali z bizonem, z pumą i z szarym niedźwiedziem. A niedźwiedzica, stara kobieta wsparta na kiju, dobrnęła, kulejąc, do wioski władców traw. Dostrzegły ją córki wodza, Genateska i Miona. Co tutaj przywiodło tę brudną staruchę? Lezie wprost do nas, a utyka? Kołysze się jak niedźwiedź. Genatesko, ona kuleje. Coś jej dolega. Trzeba się nią zająć, przygotować jej posłanie. Jak to? Miono, obcą chorą babę chcesz wprowadzić do naszego wigwamu? A nie myślę jej wpuścić. Mów ciszej, Genatesko. Ona nie słyszy, głucha jest jak pień. Ale ojciec się zbliża.
Wódz władców traw, Kajada, był surowy, ale sprawiedliwy. Pilnował, żeby starym, chorym ludziom nie działa się krzywda. O co się spieracie? Miona, ojcze, nie chcę przygarnąć kulawej kobiety. Ależ Genatesko, przecież to ja mówiłam, że wprowadzę ją do wigwamu. Nie kłóćcie się. A ty, Miono, słuchaj starszej siostry. Władcy traw nigdy nie odmówią pomocy chorym i kalekom. Zaopiekujcie się staruszką. Niech zgoda będzie między wami. Obiecałem wodzowi łowców bizonów, że jedną z was oddam mu za żonę. Niech więc jedna drugiej nie zazdrości i nie szkodzi. Jestem starsza od Miony i pierwsza powinnam wyjść za mąż. Niech Bawole okorzeni się ze mną. Ja bym wolała, żeby tak się stało. Nie mam ochoty wyjść za mąż za Bawole Oko. Bawole Oko sam wybierze, którą zechce. Ojciec odszedł, a Miona ujęła pod ramię starą kobietę. Chodź ze mną. Ułożę cię na posłaniu i dam ci jeść. Nie jestem głodna. Lek mi jest potrzebny, żeby nim obłożyć nogę. Jaki lek? A nad brzegiem rzeki znajdziesz trawę w kształcie ludzkiej nogi. Zerwij ją i przynieś. Lecz uważaj. Uważaj, Miono, żebyś nie zerwała trawy, z której się wysuwa czarny i ostry języczek. Uważaj, Miono, gdyż takie rośliny trują. Trują? Muszę je zobaczyć. I obie pobiegły nad rzekę. Gdzież jest ta roślina z czarnym, ostrym języczkiem? Miono? Miona nie odpowiadała. Zebrała pęk ziół na oklad i stała wpatrzona w rzekę. Czemu tak się przyglądasz? Dawno się tu nie zjawiał Indianin ze szczepu bystrych sokołów, a teraz pozdrawia nas z łodzi. Oszalałaś? Tam nikogo nie ma. Puste czółno kołysze się na wodzie. Jak to puste? Widzę wyraźnie młodego człowieka. O 30 kroków stąd. W łodzi był Wakondas. Słyszał każde słowo, ale nie odezwał się, bo ujrzał dwie siostry, a jego zobaczyła tylko jedna. Przy drugiej należało być ostrożnym. Była istotą o przewrotnym sercu. Dał znak Mionie, że przybędzie następnego dnia. Miona również pożegnała go znakiem. Śledziła wzrokiem czółno Wakontasa, gdy płynęło na zachód ku siedzibom bystrych sokołów. Zachowujesz się jak błędna. Czy najadłaś się ziela, które miesza zmysły? Przecież tam nikogo nie było. Puste czółno płynęło z prądem. Był tam młody człowiek. A wyglądał bardzo godnie.